Dzień dobry Państwu. Witamy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Kwestie związane z dystrybucją węgla przez samorządy. Pan minister Karol Rabenda. Panie ministrze, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Zacznę tradycyjnie od statystyk. W tym roku już w 2023 dostarczyliśmy do samorządów 920 tysięcy ton węgla. Sumując to z węglem, który dostarczyliśmy w poprzednim roku, to jest prawie 1 800 000 ton. Zbliżamy się do 2 milionów ton dostarczonego węgla w tym systemie. Tutaj, tak jak za każdym razem, chciałbym podkreślić, że to nie jest wszystko, bo my dostarczyliśmy też do gospodarstw domowych przed wejściem tego systemu w życie około 3 milionów ton z wydobycia. Pozostało w umowach do dostarczenia około 1 000 000 ton. Zobaczymy, czy to będzie wynosiło tyle, czy te umowy będą korygowane. Jeśli chodzi o system dystrybucji, nie mamy żadnych zakłóceń. Jeśli chodzi o awizację i dostarczanie czy odbieranie, bo to raczej jest odbieranie przez gminy dostarczonego przez nas węgla, tu nie ma żadnych zakłóceń. Te awizacje, które w okresie na przykład przedświątecznym były trochę problemem, już w zasadzie są płynne i węgiel można odbierać praktycznie z dnia na dzień, jeśli jest taka potrzeba, i samorządy ten węgiel odbierają. Jeśli chodzi o rozwiązania, bo w zeszłym tygodniu zapowiadaliśmy rozwiązania, które zaproponujemy samorządowcom. Jutro jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, to przedstawimy te rozwiązania tam, ale chcieliśmy je tutaj zapowiedzieć. Wprowadzimy możliwość korzystania z tego węgla, który ewentualnie by został w gminą, na użytek własny. Część samorządów i część spółek ma to uregulowane już w swoich umowach. Tam, gdzie tego nie ma albo gdzie trzeba będzie to skorygować, to takie propozycje zmian zostaną zaproponowane samorządom. Też chcemy jakby sprawdzić zapotrzebowanie tych gmin, bo to nie wszystkie gminy to będą z tego chciały skorzystać, nie będą miały jak skorzystać. Chcemy też wprowadzić możliwość odkupu tego węgla na użytek własny dla gminy sąsiedniej czy gminy z terenu. I to też na poziomach umów. W najbliższych tygodniach będziemy się kontaktować z samorządami jako spółki Skarbu Państwa, żeby o takiej możliwości poinformować. Sprzedaż końcową będziemy prowadzili przez dłuższy okres. Sprzedaż kończy się w kwietniu z sezonem grzewczym. Ale dla tego węgla, który zostanie ewentualnie w gminach, chcemy wprowadzić uelastycznienie, które będzie polegało na tym, że ten węgiel, który ewentualnie by został w gminach, chcemy jego sprzedaż do osób uprawnionych wydłużyć do końca czerwca, tak żeby każdy, kto chce sobie zrobić zapas na przyszły sezon, mógł z tego korzystać. Tutaj on też będzie w jakiś sposób regulowany, bo możliwość zakupu to będą miały oczywiście osoby, które są do tego uprawnione, a jeśli chodzi o kolejność czy możliwość nabycia, no to będzie zależało od sytuacji w konkretnej gminie, ile tego węgla mogłoby zostać. No i tutaj gmina ogłaszałaby taką możliwość i obowiązywałaby kolejność zgłoszeń. Takie rzeczy, o których wcześniej już też mówiliśmy, że w związku z tym, że nie ma już trudności z awizacją, z odbiorami, to też zalecamy gminom, żeby ten odbiór już się odbywał dla faktycznego zapotrzebowania. Czyli już nawet nie te zgłoszenia, które wpływają do gmin, bo wiemy, że część osób rezygnuje. Zima jest trochę lżejsza, chociaż to też nie ma co wyrokować, bo zobaczymy jeszcze kilka ładnych tygodni zimy przed nami, więc zobaczymy, jak się będzie ta pogoda kształtować. Ale to przy takich możliwościach dystrybucyjnych
to można śmiało zamówić węgiel, który faktycznie jest potrzebny, czyli czy wręcz już zapłacony przez mieszkańców, tak żeby gmina, która go nie będzie chciała użyć na własny użytek, czy nie będzie chciała go sprzedawać trochę dłużej, żeby ten węgiel nie pozostał. Jeśli chodzi o ilość węgla, to tak jak wspomniałem, zbliżamy się do 2 milionów ton, jeszcze milion mamy w umowach do dostarczenia, do umożliwiania odbioru. Przy 3 milionach, które dostarczyliśmy wcześniej z polskich kopalni, możemy śmiało powiedzieć, że w tym sezonie grzewczym spółki Skarbu Państwa dostarczyły mieszkańcom około 90% węgla potrzebnego, bo zakładając, że to zapotrzebowanie jest od 6 do 8 milionów ton, to można śmiało powiedzieć, że podmioty w naszym nadzorze w 100% czy w 90%, bo wiadomo, że też jeszcze były podmioty prywatne, czy ten węgiel wcześniej przed wprowadzeniem sankcji funkcjonował. Podmioty w nadzorze Ministerstwa Aktywów Państwowych zapewniły Polakom jakby dostępność do węgla i to, że w domach tej zimy nie było zimno. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jeśli państwo macie jakieś pytania związane z kwestiami dystrybucji węgla, to zapraszam. Dzień dobry, Magda Wodaczyk, TVP Info. Pojawiają się informacje, że prywatne składy mają pretensje do rządu. Jak ministerstwo się odniesie do tego? Dziękuję bardzo. Znaczy to jest sprawa skomplikowana, bo tu wyjaśnimy jak ta sytuacja się kształtowała w konkretnych miesiącach. No, po wprowadzeniu sankcji większość węgla dla gospodarstw domowych, tej luki, która była między własnym wydobyciem a importem, a zapotrzebowaniem, no to był węgiel sprowadzany przez podmioty prywatne z Rosji. Kiedy weszły sankcje, podmioty prywatne nie były w stanie się z dnia na dzień przestawić na import z innych kierunków. I to sami ci przedsiębiorcy przyznają, że no jakby w tak krótkim czasie nie byli w stanie tego robić. To spowodowało wzrost cen, bo te ceny 3,5 tysięcy, 4 tysięcy na składach, no to był problem nie tylko podażowy, że tego węgla było mało dla mieszkańców, ale on był nieosiągalny dla zwykłych obywateli, no bo po prostu przekraczał ich możliwości finansowe. My tą interwencją, tym interwencyjnym najpierw importem węgla z kierunków zachodnich, które realizowały spółki Skarbu Państwa, jakby tą lukę podażową zlikwidowaliśmy, a później wprowadziliśmy ten system, który uzupełniał te dostawy wcześniejsze, system przy wsparciu samorządów. Także spowodowaliśmy z jednej strony zwiększenie podaży węgla, że ten węgiel w ogóle w Polsce się pojawił. No i później rozwiązaliśmy problem dystrybucji go w całej Polsce. W zasadzie stworzyliśmy nowy model dystrybucji dla mieszkańców. Model kryzysowy, ale który się sprawdził i który funkcjonował. Jeśli chodzi o podmioty prywatne, też trzeba jakby rozdzielić, bo są duże podmioty prywatne importerskie i są też dystrybutorzy, tacy, których Polacy znają ze swoich małych społeczności. I tutaj też, no oczywiście, no my w pewnym sensie zastąpiliśmy tych dużych importerów prywatnych, którzy sprowadzali węgiel rosyjski, no ale to było nasz obowiązek, nasze zadanie jako państwa. Ale jeśli chodzi o te podmioty, które funkcjonowały w małych społecznościach, no to one często brały udział w tym modelu dystrybucji przy samorządach. Albo zastępując te samorządy, bo kilkaset firm po prostu dystrybuowało ten węgiel na terenie gmin za samorządy, tam gdzie samorządy się nie zgłosiły, albo te firmy obsługiwały gminy w wielu przypadkach, gdzie się gminy zgłosiły. Gminy się zgłosiły, a już całą logistykę, operację, przywóz z sypisk, też rozwożenie po mieszkańcach realizowały firmy prywatne. Także to nie jest prawda, że one nie brały w tym udziału i też nie jest prawda, że one na tym nie zarabiały, bo my ten koszt i tą ich marżę przewidzieliśmy w tym systemie. To jest ta różnica 500 zł między ceną sprzedaży oferowaną przez nasze spółki, a ceną końcową dla mieszkańców. Także oczywiście ten system dzisiaj już wygląda inaczej. My musieliśmy tutaj interweniować, no bo wchodziło w grę dobro obywateli, ale ten system interwencyjny się kończy.
Chociaż mamy wypracowane modele kryzysowe, jeśli by doszło do podobnych sytuacji, no to my jesteśmy w stanie reagować na bieżąco. Wiemy już jak, kiedy zadziałać, żeby do takich sytuacji, że węgiel w Polsce kosztuje 3,5 tysiąca, już nie dochodziło. No i to, że te ceny spadły z 3,5 tysiąca złotych do 2 tysięcy też na składach prywatnych, no to też jest wynik tej interwencji, którą przeprowadziliśmy.